Siemaneczko wszystkim, z tej strony Juken, a witam was w tym odcinku z serii pytań od widzów, w którym to dzisiaj powiem wam, co robić, jeśli po update'cie, który właśnie dzisiaj wszedł, parę godzin temu wszedł, co robić, jeśli nie działają wam sygnalizatory, aby unikać tego, że przegapiacie brania. Konkretny akurat odcinek dziś, dwie godziny temu wrzuciłem na kanał, jeśli chodzi o update, co tam się zmieniło i tak dalej, więc na tym nie będę się skupiał. W tym konkretnym odcinku to ma być krótki odcinek, czyli co robić, jak nie działają sygnalizatory. A na pewno nie działają, bo jak u mnie słyszycie, też nic mi nie dzwoni. I od razu mówię, no z jednej strony jak najbardziej, moi drodzy, jest to okej, że tak nie dzwoni, bo to dzwonienie było wkurzające. Z drugiej strony, ja również przez godzinę się męczyłem, jak to rozpracować. Udało mi się, moi drodzy, to rozpracować, żeby w miarę radzić sobie, żeby nie przegapiać tych prań, bo większość z was, no nie dziwię się, wkurzaliście się na łowisku, że co chwilę wyskakiwało wam przegapiłeś branie, a ja w końcu udało mi się i prawdopodobnie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi, więc możecie śmiało ten filmik udostępnić swoim znajomym, pewnie im to pomoże. Mi możecie zostawić łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło, to zawsze motywuje do tego, żeby się bardziej starać i nagrywać dla was, czy to pytania na wasze, czy to odpowiedzi na wasze pytania, czy jakiekolwiek odcinki z serii Fishing Planet. Także moi drodzy, jak sobie z tym radzić? Tylko już rybę wyciągnąć, jak widzicie, moi drodzy, tak jak w poprzednim odcinku odnośnie update'u mówiłem, że no nie da się łowić, nie da, bo faktycznie nie wiedziałem, co z tym zrobić i musiałem ten sposób opanować. Tak wróciło to, moi drodzy, do normy, bo na jednym spocie przez godzinę czasu gry mam 226 kg ryby, przypuszczam, że będzie 250, tu jakiś fajny okaz idzie, chociaż też nie spodziewajcie się pewnie karpia 40-kilogramowego, bo to również, jeśli chodzi o mechanikę gry, się nam, moi drodzy, zmieniło i te ryby już walczą, w ogóle te wędki inaczej trochę już nam się ruszają. Wszystko działa troszeczkę inaczej niż było to wcześniej, się czuję, jakbym, nie wiem, pierwszy raz w Fishing Planet grał, serio, bo zupełnie inaczej te wędki tutaj się zachowują, w ogóle wszystko się inaczej zachowuje tak naprawdę. Także update, no skopali na pewno z tymi sygnalizatorami, bo popsuli to totalnie, że przegapiacie te brania, ale da się to zobaczyć. I moi drodzy, już przechodząc do odpowiedzi na pytanie, słuchajcie, będziecie musieli po prostu stać dalej od podpórki. Ja już wam mogę powiedzieć, że na wędce numer 1 mam branie, ja to widzę i niestety, jak widzicie, nie dzwoni. Dopiero jakbym wziął teraz wędkę numer 1 do ręki, to wtedy bym się przekonał, że zaczęłaby dzwonić. Tak to jest mniej więcej skonfigurowane, czyli nie będą wam dzwoniły cztery wędki na raz. Ja wiem, że mam branie na wędce numer 1, które nie dzwoni, ale jeśli wziąłbym wędkę, mimo że mamy dwa sygnalizatory, prawda, bo mamy i sygnalizator, moi drodzy, na... O, widzicie, teraz dopiero widać branie. Teraz dopiero widać ewidentne branie na wędce numer 1, a nawet zaryzykujemy i sprawdzimy, czy też po update'cie da się tak zrobić, bo to już niestety nie działało. Ale zobaczymy, jaka tu może być ryba. To jest chyba zwykły karp, więc nam się go nie opłaca chyba wyciągać. Ale tak jak widzieliście, Nie, to jest lustrzeń jakiś fajny może. Jak widzieliście, rozgryzłem to, jak to zrobić. I jeszcze jedną rzecz przed chwilą odkryłem, którą się z wami podzielę, bo fajnego amura wyciągnąłem. No niestety uciekło nam, czyli jednak nie działa. To tak jak widzicie, nie da się zaciąć. Kiedyś to działało. Po tym update'cie też to nie działa. Ale chciałem sprawdzić, czy to może naprawili. Było coś takiego, moi drodzy, że możesz wyciągnąć podbierak, ale był komunikat, że ryba nie jest wystarczająco zmęczona. Ale wisiała mi na wędce, no to jakiś maluszek pewnie, bo tak wyleciał. No nie, unikatowy. Jak widzicie, walczą o wiele mocniej. Wisiała mi na wędce, więc co zrobiłem, kochani? Zrobiłem trzy kroki w tył, czyli po prostu na tej wiszącej wędce wyniosłem ją na brzeg i w tej sytuacji nam od razu ryba do siatki się zapakowała. Słuchajcie, mamy branie na wędce numer 4. I zobaczcie, bierzemy wędkę numer 4, a nie, nie było brania, czyli już po braniu pewnie przegapiłem branie, no trudno. No niestety, będzie to wymagało, moi drodzy, większej waszej po prostu koncentracji. Tak jak z wędką karpiową, to no nie ma najmniejszego problemu, bo jak będziecie mieli branie, no to po prostu będzie to czuć, a musicie stać dalej troszkę od podpórki na wędki i obserwować te tutaj sygnalizatory. O nich tutaj mówię. Te wędką wam pokazuję. Jeżeli któryś z nich idzie do góry, to się odbywa bezdźwiękowo, tak?
Jeżeli któryś z nich idzie do góry i dosyć długo do góry się utrzymuje, ja specjalnie tak teraz będę stał, żeby wam pokazać. Nawet jakbym miał na tej wędce w tej chwili karpiowej przegapić branie, no to chcę wam odpowiedzieć na pytanie. Jeśli ten sygnalizator tutaj bezdźwiękowo idzie do góry i przez chwilę, no jakąś tam 2-3 sekundy utrzymuje się w górze, teraz możemy tych brań oczywiście już nie mieć, bo mam 250 kg złowione, zanęta nam się kończy, więc może już tak nie być tych brań, ale jeśli któryś sygnalizator będzie się utrzymywał w górze, nie musicie oczywiście tak na takim zbliżeniu stać, bo tak też widzicie, tylko to zależy właśnie w tym momencie od miejscówki, którą obieracie, bo ja to próbowałem, słuchajcie, robić pod słynną wierzbą i niestety tamto no po prostu kompletnie nie działało, w sensie, że nie było tego widać. Więc widzicie, teraz miejscówkę musicie dobierać tak, że jak wędki postawicie... O, proszę, widzicie? Wędka numer 2, ale już nam puściło, czyli już teraz nie będzie brania, ale może... Nie, nie będzie. Widzicie? Troszeczkę się tutaj akurat pospieszyłem, więc to też chcę wam zademonstrować, żebyście dokładnie widzieli, moi drodzy, jak to działa. Czyli nie stoicie tak, jak zawsze staliście, tylko musicie stać z boku. Widzicie? Wędka numer 4 uniosło się do góry, trzyma. Dobra, mamy branie na wędce. O, chyba puściło. No właśnie, i to jest niestety minus, że siłą rzeczy parę ryb wam ucieknie. Znowu wędka numer 4, ale widzicie, odpuszcza. Czyli jeżeli tak delikatnie, to znaczy, że może jakiś maluszek wam skubać. Tak, więc nie możecie znowu, to czy tak jak w świecie realnym. Widzicie, cały czas coś na wędce numer 4 się dzieje, bo tam troszkę ta żyłka się rusza, ale nadal nie przytrzymuje w górze. Tak, także oczywiście wędkę, jeśli macie w ręce, to tak jak widzicie, dzieje się coś takiego, że zawsze wam zadzwoni, tak? Ta wędka, którą macie w ręce, ona będzie wam dzwoniła. Natomiast ta, która jest na stojaku, jest na podpórce, no niestety już nie dzwoni. Znaczy, może niestety, bo troszeczkę były na pewno wkurzające te, wiecie, te dzwonienia, jeśli łowiliście rybę i wszystkie cztery wędki wam dzwoniły, to było to wkurzające. Natomiast metoda na to, jeżeli wam nie działają sygnalizatory, jeśli wam nie dzwonią, to to niestety, jak widzicie, musicie stać bokiem i obserwować. Musicie stać bokiem i obserwować. Także odpiszę koledze, moi drodzy, bo się pyta. Jak widzicie, zawsze staram się wam odpowiedzieć. Chociaż też staram się, od razu mówię, jak nie odzywam się, moi drodzy, jak jestem na łowisku, to proszę nie obrażajcie, bo ja po prostu często, jak widzicie, teraz zrobiłem, podpisałem koledze i zaraz ukryłem czat. Ja mam często wyłączony czat lub jestem na pokoju prywatnym, bo naprawdę muszę się skupić na tym, żeby wam nagrać jakiś odcinek i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to było jak najsprawniej zrobione. Także, moi drodzy, no, odpowiadając bardzo, bardzo prosto na to pytanie, no po prostu, no będzie to większa szkoła jazdy, będzie tak jak w świecie realnym, chociaż w świecie realnym, jakby nie patrzeć, przecież macie wędki i sygnalizatory, które dzwonią, piszczą, prawda, więc dziwię się, że tutaj się nie dzieje, tak? Czyli stoicie już, no nie wiem, jeżeli byście stali tak na wprost, no nie zobaczycie wszystkich wędek. Myślę, że trzeba troszeczkę stanąć z boku, myślę, że tak będzie najlepiej, ja przynajmniej tak dobrze widzę. A jeszcze lepiej widzę tak. Tak mi jest. Dla mnie tak jest najlepiej. Jeżeli tak stoję, nie? Wtedy wiecie, tylko Shift 1, Shift 2, Shift 3 czy Shift 4 sobie zmieniacie wędki, jeżeli trzeba łowić. I tak po prostu widzę idealnie wszystkie cztery wędki, wszystkie cztery sygnalizatory i obserwuję. Jeśli któryś pójdzie do góry i będzie przytrzymany w górze, nie wiem, 2 sekundy na przykład, to wiemy, że mamy branie, można próbować. Ale widzieliście też na moim przykładzie, że przez to sam się trochę w błąd wprowadziłem, bo niekiedy po prostu na chwilę pójdzie do góry i za chwilę opada, no tak po prostu jest jakieś tam tylko skubnięcie. Więc no tu już nie liczcie, chyba że oni to zmienią. Ja mam nadzieję oczywiście, że oni to naprawią, tak? Bo już byłem troszkę zniechęcony jak i szukałem sposobu i dałem sobie warunek, moi drodzy, i stwierdziłem, że albo znajdę sposób, jak to opanować z tymi sygnalizatorami,
żeby nadal dla was odcinki nagrywać, albo zrobię sobie pauzę, dopóki oni tego nie naprawią. Liczę na to głęboko, że oni to naprawią, bo to tak być nie może, na dłuższą metę jest to męczące. Natomiast nagrywam wam po prostu poradnik, jak w tej sytuacji, dopóki oni tego nie naprawią, a jak sobie z tym po prostu poradzić, jak sobie z tym dawać radę. No tutaj u mnie już się nie spodziewajcie w tej chwili jakichś brań, bo mówię, mamy 260 kg karpia złowionego na jednym spocie, ale to też oznacza, moi drodzy, że zanęty, które wam pokazywałem, dwie, nadal działają. Zresztą o jednej zanęcie będzie osobny odcinek. To jest pierwsze, zanęty nadal działają, te, które wam pokazywałem. Macie na kanale jeden odcinek o zanęcie, polecam. Właśnie na nią też łowiłem dzisiaj. Druga rzecz, nadal się nie zmieni, mimo że może brań jest trochę mniej, czy no te ryby na pewno walczą bardziej, co myślę, że jest ok, no bo wiecie, w realnym świecie karp 20-kilogramowy, no nie wyciągalibyście go tak, wiecie, tak o, troszkę byście musieli z nim powalczyć. No jest to na pewno tylko rozczarowanie, jak wyciągacie i się okazuje, że to tylko 20, nie? Ale jest ok, no to jestem w stanie zaakceptować taką zmianę, myślę, że to jest uczciwa zmiana. Ale też mamy wniosek, że no widzicie, 260, czyli połowę siatki, no bo ja mam tą siatkę 500-kilogramową na tym levelu, no połowę siatki, jak widzicie, jesteśmy w stanie na jednym spocie zapełnić i zrobiłem to bardzo, bardzo szybko, zrobiłem to praktycznie w chwilę. Także spokojnie te 40 minut czasu realnego do 50 minut czasu realnego siatkę na dwóch spotach zapełnicie, jeśli chcielibyście mieć same unikaty w siatce. Chociaż wiecie co, zwyklaczek zajrzyjmy do siatki. Nie jestem przekonany, ale coś mi się wydaje, że może tylko jeden zwyklaczek mi się w siatce trafił. I też wam od razu może pokażę, co mam w siatce. No tak, jeden zwyklaczek, a tak reszta to zobaczcie, na tej zanęcie medalowy karp, medalowy, medalowy i reszta, czyli trzy medale, jeden zwyklaczek i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć unikatów. Nie, więc, ujo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem unikatów, sorry. Z czego no niestety tylko 35 kilo nagi, nie mamy póki co 40. Będę to testował, czy po aktualizacji te 40 wpadają. No i amur biały 33 kilo, no myślę, że w miarę przyzwoity. Ostatnio na siatce miałem, w siatce jednej miałem, to jeszcze było chyba wczoraj, jak sobie robiłem testy nowej zanęty, chciałem nagrywać odcinek o zanęcie, to no jeszcze wczoraj przed update'em miałem 3,40 w siatce. Mam nagraną tą siatkę, pokażę wam do zanęty, tylko muszę najpierw mieć pewność, że ta zanęta oddaje te 40, no nie będę wam, słuchajcie, głupot tutaj nagrywał, jeśli nie mam pewności, że w update'cie można w ogóle 40 złowić. Także jak się przekonam, że można 40 trafić po update'cie, to z miłą chęcią wam oczywiście to nagram. No to tyle w takim razie, jak sobie radzić. Jak widzicie, ja tu mam ciszę, no bo to już jest ten moment, w którym po prostu się skończyła zanęta, w którym w ogóle spot się skończył. No każdy spot się kiedyś kończy. Połowa siatki na spocie, to wiecie, limit wykorzystałem. Więc tu nie jest jakby wina aktualizacji, czy moja wina, czy wina zanęty. To po prostu jest naturalny proces, że tych brań w tej chwili nie ma. No ale generalnie mówię, musicie na te tutaj, jeszcze zbliżenie zrobię, na te tutaj wskaźniczki, które macie na każdej wędce, patrzeć, tak, jeśli one idą do góry, cyk, do wędki, to wtedy po prostu zacinacie, jak oczywiście nie, że tylko skoczy do góry, tylko jak chwilę przytrzyma, no bo to tak jak, w zasadzie jest to zrobione tak jak w świecie realnym. Ja pamiętam, jak dziadek, moi drodzy, mnie uczył łowić, chodziliśmy z dziadkiem na karpie i łowiliśmy, to też miał takie sygnalizatory, które nie dzwoniły, takie plastikowe, na żyłce powieszone i jak ten sygnalizator do wędki dobijał, tak, i zawsze dziadek mówił, poczekaj chwilę, żeby przytrzymała, bo jak przytrzyma, to wtedy możesz zacinać, bo tak to może tylko skubać. Pamiętam słowa mojego dziadka, także tutaj jest to zrobione w bardziej realistyczny sposób i to jest wszystko spoko, no ale uważam, że nadal te sygnalizatory jednak powinny dzwonić. Bo jest to trochę takie, wiecie, mylące, nie? Wiesz, jak to powiedział kolega na łowisku, pozdrawiam również kolegę, dzisiaj takie mądre słowa powiedział, już skończy się oglądanie seriali w tle podczas łowienia, bo będziecie musieli faktycznie, tak jak w świecie realnym, poświęcać uwagę wędce, czy tam na niej się coś dzieje. Mam nadzieję mimo wszystko, że to będzie naprawione i coś tam będzie dzwonić. Może nie tak przesadnie, jak było kiedyś, bo to było naprawdę przesadnie to dzwonienie, aż uszy puchły, tutaj jest wszystko si, jest spoko, ale mogłoby to działać na pewno
lepiej. Póki co powiedziałem wam, jak sobie radzić. I tym akcentem będę kończył ten odcinek. Będzie miło, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę, czy udostępnisz ten filmik swoim znajomym. Na moim kanale znajdziesz jeszcze masę innych fajnych filmików z Fishing Planet. Czy to w serii odpowiedzi na wasze pytania, czy to w serii poradników dla początkujących i nie tylko, ale przede wszystkim z serii levelowania konta, gdzie możesz obserwować moje aktualne postępy w grze, bo to konto, które mam, 65 level, 6, to jest nowe konto, które założyłem do levelowania, do pokazywania, jak przechodzę tę drogę. Także trzymaj się, cześć!